Witam Państwa, dobry wieczór. Dziennik rozpoczynamy od relacji z obrad Sejmu. Przedstawi ją Państwu Marek Tumanowicz. Poseł Tadeusz Szelachowski wyraził opinię Komisji Nadzwyczajnej o projekcie ustawy zmieniającej Konstytucję. Po pierwsze, uznaliśmy konieczność powołania w Polsce instytucji prezydenta, uosobienie majestatu i godności Rzeczpospolitej, działającego jako czynnik stabilizujący i moderujący, gwarantujący trwałość i nieodwracalność demokratycznych przemian. Sprecyzowanie przypadków, w których prezydent mógłby Sejm rozwiązać oraz powierzenie Wysokiej Izbie uprawnienia do mianowania na okres wojny naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Dwie poprawki zgłosił poseł Ryszard Bender. Zaproponował, aby obniżyć z 3000 do 1000 liczbę podpisów dających prawo kandydowania na posła lub senatora. Wniósł też o przywrócenie dawnej nazwy państwa Rzeczpospolita Polska zamiast Polska Rzeczpospolita Ludowa. Po przerwie zabrał głos poseł Bender. Nie mam pewności, czy mój wniosek przejdzie. Większość sejmowa nie wiem, czy entuzjazmuje się moim wnioskiem. Mam nawet podstawy wątpić. W związku z tym odrzucenie wniosku byłoby gorsze niż odłożenie jego. Polegam więc na zapewnieniu pana przewodniczącego Tadeusza Szelachowskiego, że wniosek mój zostanie przekazany gremium przygotowującemu zmianę konstytucji. I jemu wniosek ten przekazuję. Wierzę, że przyszły Sejm przywróci państwu polskiemu rodzimą, własną, nienarzuconą później nazwę Rzeczpospolita Polska. Ogłaszam wynik głosowania. Za ustawą głosowało 384 posłów. Przeciw ustawie 4 posłów. 17 posłów wstrzymało się od głosowania. Stwierdzam, że Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalił ustawę o zmianie konstytucji naszego państwa. Od dzisiaj trochę poprawi się stan zdrowia poznaniaków. W dawnych koszarach, staraniem Ministerstwa Obrony Narodowej, otwarto przychodnie. Z 12 specjalistycznych poradni i nowoczesnego sprzętu może korzystać 1000 pacjentów dziennie. Chwilę później minister miał przyjemność udekorowania Beaty Tyszkiewicz przyznanym przez Radę Państwa Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Filmowa Izabela Łęcka, pani Walewska, Ewelina Hańska, ale i współczesna bohaterka seksmisji. Gwiazda filmów Lelusza, Claude'a Zidi, Konczałowskiego, Michałkowa. Bardzo uszczęśliwiony. Serdecznie pani gratuluję i składam na razem pani Pani temperament aktorski recenzenci określają mianem wulkaniczny. Wrząca lawa pod powierzchnią lodu. Czy pani się z tym zgadza? Nie. Bardzo to miłe, bardzo bym chciała, żeby tak było. Proszę nam zdradzić, która z pani filmowych bohaterek jest do pani najbardziej podobna? Jeśli publiczność uważała, że najbardziej uosabiam Izabelę Łęcką, to na pewno nie jestem do niej podobna. Teraz odwołam się do autorytetu międzynarodowego. Brigitte Bardot powiedziała, filmy pochłaniają nas, zabierają siły i odbierają prawdziwą wolność. Czy pani jest też tego samego zdania? Nie, pani, ale żyję w innej rzeczywistości. Myślę, że nic takiego na nas nie czeka. Już za 3 lata zobaczymy w Barcelonie wszystkie gwiazdy zawodowej ligi NBA na Igrzyskach Olimpijskich. Taką decyzję podjęła dziś FIBA, Światowa Federacja Koszykówki Amatorskiej. Ciekawa jest reakcja szefów zawodowej koszykówki do niedawna przeciwny grze Magica Johnsona i jego kolegów w igrzyskach. Wiceprezydent NBA Granik powiedział, jesteśmy tak jak FIBA zainteresowani w powszechnym rozwoju koszykówki w świecie. Nasz udział w igrzyskach powinien się do tego przyczynić. Odmienną sytuację ma prawie pewny finalista Pucharu Europy, rumuński zespół Steaua. Rywale w lidze uważają, że na tym zespole skupia się całe zainteresowanie władz, a dodatkowo protekcja działaczy związku i sędziów. Honorowy prezydent Steaua, syn Nicolae Ceaușescu, Valentin, widzi rzecz inaczej. Myślę, przede wszystkim nie jesteśmy inaczej traktowani, ale wyjątkowo kochani. To wszystko, dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.